Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No dożyliśmy w Ameryce takiego czasu, że patent na prawdę, no to ma tylko partia komunistyczna Stanów Zjednoczonych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No subskrypcja jest bardzo ważna, polecanie również jest bardzo ważne. Także dziękuję wszystkim, którzy to zasubskrybowali, co polecają. No prawda, sowiecka prawda, moskiewska prawda, wszyscy rozumieją, że to była po prostu nazwa orwellowska. Orwellowska z 1984 rok, no to to było 50 lat po napisaniu. Książka była napisana w 1938 roku, kiedy stalinizm nadchodził, kiedy wojna nadchodziła. Także w 1934, 50 lat do przodu. No i wszyscy, co wychowali się w Polsce, no to wiedzieli, że sowiecka prawda, no to nie była prawda, tylko to było jedno wielkie kłamstwo. No i w Ameryce teraz środki masowego lewactwa, środki masowego oszukaństwa, no to oni chcą utrzymać monopol na prawdę, czyli chcą utrzymać monopol na oszukaństwo. To jest po prostu straszne. Kyle Rittenhouse, no to lewactwo mówi, że to jest terrorysta. No, jest troszeczkę było inaczej. Teraz niektóre kręgi amerykańskie, te 12% społeczeństwa, no część z nich co najmniej, no to powiedziała, że jeżeli ten biały człowiek zostanie uniewinniony, nawet jeżeli działał w samoobronie, no to miasta będą się paliły. Brett Kavanaugh, no to amerykańska prawda mówiła, że to jest gwałciciel. Brett Kavanaugh, no to był, został sędzią Sądu Najwyższego, no ale tam wychodziły kobiety podpuszczone, komunistki podpuszczone przez komunistów i składały zeznania. No nic się tam nie zgadzało, no ale zawsze można było namieszać. No i namieszały. Lewacka prawda dostarczała takich informacji w prasie, w telewizji, w internecie, że Trump wygrał w 2016 roku, no tylko dlatego, że się dogadał z Moskwą. No, tak waszyngtońska prawda, można powiedzieć. Chłopak Nick Sandman, to był z katolickiej szkoły, pojechał do Waszyngtonu, no i tam była taka afera, bo oni pojechali, był zjazd młodzieży katolickiej przeciwko skrobankom, no i oczywiście to był największy bigot, to była wielka afera, no a to był normalny, uczciwy, katolicki chłopak. No on później wygrał parę milionów w CNN, no ale prawda tak przedstawiała. Prawda, waszyngtońska prawda pisała, że Trump powiedział, że nowi narodowi socjaliści, no w Ameryce to się nie mówi narodowi socjaliści, w Ameryce to mówią nacji, no bo to jest national socialist. No 95% ludzi nie rozumie, że nacji, no to jest national socialist. No dlaczego? No bo przez ostatnie 60 lat socjaliści amerykańscy wycięli te socjalisty z National Socialist i zostało tylko nacji. No a prawda mówiła, że Trump opowiadał, że nowi nacji, no była taka afera w Charlotte Ville, że to on powiedział, że to są dobrzy ludzie. Nigdy tego nie powiedział, no ale prawda waszyngtońska, tak to były takie informacje. Prawda waszyngtońska podawała, że w zeszłym roku, kiedy paliło się Baltimore, kiedy się palił Portland, Oregon, kiedy się palił Washington, kiedy były zamieszki, no w całej Stanach, w Minnesocie, w Chicago, w Detroit, no to prawda amerykańska podawała, że to były pokojowe protesty. Taka jest amerykańska prawda. Amerykańska prawda podaje, że regularnie, no normalnie, regularnie, co i raz biała policja zabija niewinnych,
niewinnych czarnych obywateli. No nie dopisują jeszcze, że to byli, że to młodzież, która szła do kościoła, żeby być, no, służyć do mszy, jak to się tam nazywa. No, wiadomo, o co chodzi. No, wyleciało mi z głowy. Waszyngtońska, amerykańska prawda tłumaczyła, że komputer Huntera Bidena, czyli syna dzisiejszego prezydenta, Hunter Biden, no to babiarz, narkoman, alkoholik. No i on zostawił laptop u mechanika, u technika, żeby zreperować. Nie zostawił pieniędzy na reperację i po 60 dniach ten komputer został własnością publiczną. No to prawda też mówi, że to wszystko było sfabrykowane przez moskiewską prawdę. Także, że mamy 2020-2021. No i czy ktokolwiek nie słyszał tego wszystkiego? Wszyscy to słyszeli. Wszyscy to słyszeli i drapali się po głowie. No jeszcze jedno, co można dodać, to całe te akta stili o tym, jak prostytutka w Nowym Jorku, w Moskwie, sikała na Trumpa w hotelu moskiewskim. No to takie właśnie fabrykacje. To są tego rodzaju CNN. No CNN, no to jest faktycznie komunistyczny news network. MSNBC, te wszystkie lewackie, to właśnie takie rzeczy opowiadali przez 5 lat. Przez 5 lat takie bzdury dzień w dzień. Oni w ogóle nie są zainteresowani tym, żeby produkować prawdę. Oni w życiu nie powiedzieli słowa prawdy, można powiedzieć, no ale wbijali te cała gadzinówka, te szmatławce, te wszystkie lewackie gazety, telewizja, prasa i strony internetowe wbijały ludziom w głowę nieustannie te wszystkie tradycyjne platformy czy systemy, te wszystkie, można powiedzieć, strony komputerowe tworzą kulturę i po prostu wyginają tego nowego obywatela, chcą zmienić tego obywatela z tej gliny i cała ta kultura jest wpychana na siłę. Wszystkie te silniki internetowe, które latają po internecie i wyłapują, no to cenzura jest taka, że przekazują i dają to, co dają. W moim wypadku na przykład ten kanał ma 5275 subskrybentów i subskrybentek przez ostatnie 6 miesięcy. Cokolwiek ktoś doda parę subskrypcji, to internet, jak ludzie dodadzą 10, no to YouTube odejmuje 10 albo 11. Przez pół roku jest zero subskrypcji, chociaż podają mi, że dochodzą subskrypcje. Także jest to zerowanie. No jest to jedno wielkie oszukaństwo. Informacja, kontrolowanie informacji na platformach internetowych, to już chyba wszyscy zauważyli. Wszyscy to zauważyli. No, można wspomnieć o jakichś innych sprawach, no ale to nie są jakieś wysy nieprawdopodobne. To jest to, co ludzie słuchali przez ostatnie 5 lat. To nie trzeba było przeczesywać jakichś marksistowskich stron propagandowych. To jest na naszych oczach, to jest na oczach 330 milionów Amerykanów. I to wszystko było pod auspicjami, pod sztandarami gazet, telewizji, radia, stron internetowych, no wszystkich środków masowego przekazu, że oni są gwarantami, że oni są strażnikami, że oni są jedynymi, którzy pilnują tego, żeby była prawda. No i taka prawda jest, jaka jest, tak? Oni wszyscy zgadzali się, że te strony, te historie, które były
w tych wszystkich reportażach, no to były największe historie ostatnich dziesięcioleci. Oni sobie nagrody dawali, oni się po prostu zaszczycali tym, że taką dobrą robotę robili. Do tego dodać jeszcze tych perfidnych i wrednych aktorów z Hollywood. Do tego dodać jeszcze sportowców, którzy po prostu ślinią się do tego, żeby przed kamerami coś powiedzieć lewackiego. Do tego dodać jeszcze wszystkich tych absolwentów szkół humanistyczni, którzy studiowali granie na fujarce, studiowali również środki przekazu, no i studiowali również kwestie płciowości. No to oni są odpowiedzialni za to, co się w nowościach pokazuje. Te wszystkie nowości na internecie, no to one są tam cenzurowane, albo w każdym razie ustawiane, co ludzie poczytają, ale najważniejsze to jest to, czego nie przeczytają, bo to nie jest ważne, kto głosuje. Ważne jest, kto liczy głosy. To nie jest ważne, co ludzie czytają. Ważne jest, co jest im dawane do czytania. No niestety taka prawda jest. Amerykańska prawda, co pisze prawdę? Inflacja nie jest problemem. Inflacja nie jest problemem. W amerykańskiej prawdzie dzisiejszej komunistycznej inflacja to jest dobra rzecz. Inflacja powinna być, bo ludzie będą szybciej wydawali pieniądze, żeby kupić dzisiaj to, co jutro będzie droższe. Tak tłumaczą debile Andrew Cuomo. Andrew Cuomo, komunista z Nowego Jorku, gubernator, no to w amerykańskiej prawdzie on jest pokazywany jaki najlepszy facet. Najlepszy facet, na jego wygonili. Wygonili za 30 lat po prostu nadużywania swojej władzy państwowej, budżetówki, za ciężkie pieniądze. Po prostu tam te kobiety ustawiał jak tylko mógł i wykorzystywał je. Republikanie, amerykańska prawda podaje, że Stany, które są prowadzone przez republikańskich, konserwatywnych gubernatorów, no to mają zabijają swoich obywateli, że konserwatywne Stany są antynaukowe. No taka jest amerykańska prawda. Jak Azjatę zabili w Georgii, no nie w Georgii radzieckiej, rosyjskiej, tylko w amerykańskiej Georgii, no to oczywiście prasa i środki przekazu podawały, że to był biały, który zabił żółtego. No nie był to biały, a faktycznie żółty zginął. Kiedy amerykańska prasa podawała jako prawdę, że Ruscy płacili pieniądze za to, żeby zabijać w Afganistanie amerykańskich żołnierzy, no to nikt do tej pory nie odpowiedział za to. Amerykańska prawda kontrolowała i cenzurowała. Ktokolwiek powiedział, że cały ten panika 19 to wyskoczyła w chińskim laboratorium, no to od razu amerykańska prawda tłumaczyła, czy mówiła, czy wyzywała, no bo to jest wyzywanie od rasistów, że Chińczycy, Azjaci, że tak nie można pisać. Amerykańska prawda pisała, że cały szef Urzędu Pocztowego likwidował w niektórych miejscach skrzynki pocztowe, no bo skrzynki pocztowe były używane do wysyłania kopert, no i amerykańska prawda sfabrykowała, że konserwatyści je kradli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także teraz nawet nie można pooglądać telewizji sportowej. Jak się ogląda telewizję sportową, no to tam jest jedna wielka polityka. Tam już nie opowiadają o sporcie. Oni zapomnieli, że sport to są gladiatorzy. Oni zapomnieli, że po prostu ludzie oglądają dla przyjemności, dla tej konkurencyjności fizycznej, że tych zdolności akrobatycznych. No, ktokolwiek ogląda jakikolwiek sport, no to ogląda to tylko dlatego, że podoba im się, co ludzie robią na boisku, na korcie i tak dalej, i tak dalej.
To też zostało ukradzione przez politykierów, to zostało ukradzione przez wszystkich lewackich propagandzistów. Nie ma już przyjemności nawet w sporcie. Ludzie nie mają zaufania do środków przekazu. To jest właśnie to przykre, że coś takiego się stało. No ale wahadło się odkręci. Wahadło się trochę odkręci. Problem jest taki, że ideologicznie oni chcą zrobić jedną partię. Oni po prostu, lewactwo chce zrobić jedną partię i oni zaakceptowali, że oszukaństwo po prostu jest oszukaństwo, no to jest jedynym wyjściem, żeby zwyciężyć. Przedstawianie oszukaństwa jako prawdę, no to właśnie jest to, że jeszcze środki przekazu i te korporacje i te kompanie będą się starały zniszczyć misinformację czy dysinformację, dlatego żeby wyrównać to wszystko. No i ci najwięksi oszukańcy żądają tego, żeby można było kogoś innego kasować. Dlaczego? No dlatego, żeby zrobić cenzurę, dlatego, żeby zrobić ograniczenie wolności wypowiedzi. No jak się pozwoli na decydowanie, co jest prawdą, co nie jest prawdą, no to już jest koniec społeczeństwa. Tak, także w jednym takim długoterminowym planie, no to przyciśnięcie i regulacje, no to co spowoduje, że po prostu lewacy to wykorzystają. Część republikanów, konserwatystów też daje się nabierać na takie oszukaństwo, że trzeba to wszystko zacząć regulować. No nie ma jak regulować, no bo nie wyreguluje się, gdzie jest prawda. Trzeba po prostu pozwolić mówić wszystkim to, co chcą. No i przez setki lat, przez tysiąclecia ludzie słusznie zakładali, że mądrzy ludzie nie pójdą za debilowatymi ideami i te debilowate idee to się same w sobie wypalą po prostu. Debile zrezygnują z propagowania takich ideologii. No i to działało. Tyle tylko, że teraz komuniści mówią, że pewne myślenie trzeba zlikwidować. No i to jest 1984, bo zaczyna się zbrodnią myśl, to się zaczyna przestępstwo przeciwko oficjalnej linii partii i tak dalej. Na Facebooku, no to jest jedno z największych, można powiedzieć, lewackich miejsc, gdzie tam jest totalna cenzura. No ale jak to wszystko regulować? No raczej nie regulować. To wszystko musi być puszczone na żywioł. No i to się samo doreguluje. Tak jak jest wolny rynek finansowy, tak powinien być wolny rynek informacyjny. No długoterminowo to lewakom chodzi o to, że po prostu oni chcą całą tą informację, szczególnie cyfrową, nie tylko platformy socjalne, społeczne, chcą zamknąć. Oni chcą tylko pozwolić ludziom oglądać to, co oglądają. Oni chcą stworzyć taki świat, gdzie informacja jest traktowana jako misinformacja, gdzie prawda nie jest prawda. No i mamy cały orwellowska logika. Tylko trud, tylko prawda będzie ważna. No. Jak jest jedyna prawda, to już jest jedyne oszukaństwo. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jest szaleczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na konserwatystów. Głosujcie na normalnych, przepraszam, gdziekolwiek jesteście.
Nie ma dużo więcej do powiedzenia. Przekaz dla socjalistów. Widzicie, co komuniści robią w Ameryce. Parę miesięcy Bidena, no i to jest po prostu nieprawdopodobne. No nie ma gułagów, nie ma Syberii, nie ma obozów koncentracyjnych, no ale parcie na jedną partię jest na każdym kroku. Zdrowia dla normalnych.